Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym zacząć od kwestii dla części z Państwa być może oczywistej, dla innych niekoniecznie, no od tego, że Bitwa Warszawska kojarzona jest powszechnie, niestety głównie z osobą Józefa Piłsudskiego, ano poprzez to, że był naczelnikiem państwa i był naczelnym wodzem. Natomiast ta historia i to, czy do tej bitwy w ogóle by doszło, potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby udało się zrealizować w narodowej demokracji swój plan, który polegał na tym, że naczelnym wodzem wojsk polskich miał być nie Piłsudski, tylko Józef Haller, który przez moment zresztą tym wodzem był. Sprawował tylko tą funkcję, można powiedzieć, na obczyźnie we Francji, kiedy to rozbudowywał Błękitną Armię. I mówię o tym w tym kontekście, że być może w ogóle do tej bitwy by nie doszło. Dlaczego? Ano dlatego, że Józef Haller był przeciwnikiem w ogóle wyprawy kijowskiej jako takiej. Więc gdyby był naczelnym wodzem, być może nie zaangażowałby w ogóle Polski w to całe przedsięwzięcie, w tą, jak to mówią niektórzy, kijowską awanturę, która skończyła się no, dla Polski o mało, nie skończyła się bardzo, bardzo tragicznie. Swoje dywagacje chciałbym zacząć od takiego cytatu, na który trafiłem stosunkowo niedawno. Cytat pochodzi z archiwum Ignacego Paderewskiego. Choć nie dotyczy bezpośrednio osoby Paderewskiego, jest to list, fragment listu do Wołomuśnickiego, do premiera Władysława Grabskiego w sprawie sytuacji na froncie wschodnim z 20 lipca 1920 roku. I generał Wołomuśnicki pisze tak. Doszło do tego, że do mnie osobiście zwrócił się pewien oficer z propozycją złączenia się do Wołomuśnickich i Piłsudczyków w celu zwalczania tzw. Austriaków, którzy swoją liczebną przewagę biorą górę w armii. I dlaczego ten fragment jest istotny? Ano dlatego, że właśnie generał Rozwadowski, o którym chcemy mówić, że ja się postanowiłem z Państwem podzielić, no był właśnie z tej opcji tzw. Austriaków. Austriaków, czyli dlaczego był tym Austriakiem? Ano dlatego, że kończył i był żołnierzem armii austriackiej. Podobna sytuacja miała miejsce z generałem Hallerem, również należał do tej tzw. opcji austriackiej. I podobnie również było z generałem Sikorskim, czyli z tymi wszystkimi postaciami, które że tak powiem, po już samej bitwie, no zaczęły systematycznie być zwalczane. Początkowo, jeszcze w tej początkowej fazie, tak bym powiedział, delikatnie, natomiast z każdym kolejnym rokiem ten, bym powiedział, opcja sanacyjna i piłsudczykowska nabierała rozpędu w zwalczaniu tych generałów. No i właśnie, no, mało sobie z tego zdajemy sprawę, że oprócz tych bezpośrednich konfliktów i konfrontacji na linii Piłsudski, Haller, na linii Piłsudski, Rozwadowski czy Piłsudski, Sikorski, no problem był generalnie głębszy, szerszy. A brał się z tego, z tworzenia się takiego, bym powiedział, od samego początku podziałów w tej kadrze, wysokiej kadrze oficerskiej, jeśli chodzi o samych generałów. Mówi się o tym, że mniej więcej po zakończeniu Bitwy Warszawskiej było około 140 generałów w Wojsku Polskim, z czego bodajże 44 czy 42 aż pochodziło z tej opcji legionistów, czyli tej, bym powiedział, przybocznej, zaufanej gwardii Józefa Piłsudskiego. Nie byłoby to rzeczą, można powiedzieć, dziwną, gdyby nie fakt, że jeśli weźmiemy pod uwagę, że no, jeśli były trzy te brygady początkowe i drugą zarządzał Haller, która była mu, i ci żołnierze Hallera byli mu oddani, no powiedzmy, pierwsza była w całości, tak słynna pierwsza, tak, była kontrolowana przez Piłsudskiego. No, trzecia też w zdecydowanej większości, z ogromną przewagą również była pod kontrolą Piłsudskiego. Więc jeśli przyjmiemy, że na stan osobowy tych brygad były tam bodajże na poziomie 5-6 tysięcy, powiedzmy część tych ludzi zginęła, więc była to mniej więcej około 10 tysięcy żołnierzy, spośród których aż 40 ponad zostało generałami. To zastanawiające bardzo głęboko, czy rzeczywiście aż taki to był potencjał wśród tych ludzi, żeby aż tylu z nich otrzymało tak wysokie stopnie, tym bardziej, że większość z nich nie kończyła żadnych szkół oficerskich, w przeciwieństwie właśnie do chociażby Rozwadowskiego, Hallera czy Sikorskiego. Więc tu mamy jakby pierwsze takie, bym powiedział, podłoże tego wszystkiego, dlaczego też również poniekąd stał się Rozwadowski po tej bitwie nie tylko zwycięzcą, ale ofiarą własnego sukcesu. Zresztą podobnie jak również jak i Haller czy generał Sikorski. No właśnie brało się to z tego, że ten konflikt był dużo głębszy i poważniejszy. Brali w nim udział również nie tylko sam Piłsudski i jego najbliższe otoczenie, ale była to, bym powiedział, zorganizowana grupa, która toczyła nieustanną walkę i której celem było wyrugowanie właśnie tych oficerów pochodzenia austriackiego, aczkolwiek no, tutaj upomina się również o te swoje prawa do Wołomuśnickich, który akurat pochodził, jak to się mówi, z tej armii, jeśli chodzi o armii zaborczej, z armii rosyjskiej. On również był jakby, może być nacenzurowanym i był z boku. Co ciekawe, w tym liście dalej Dowgor Muśnicki poddaje krytyce sytuację właśnie na froncie i w ogóle jakby, choć nie pada wprost
odniesienie do Piłsudskiego i do jego, że tak powiem, akolitów, do jego świty, no jest mowa o tym, że Lubor Musicki twierdzi, że wybitni generałowie, wybitni stracedzy, przywódcy armii, którzy w historii prowadzili, bym powiedział, operacje wojskowe, no zakładali również, brali również pod uwagę sytuację geopolityczną. I on jakby sugerował, że w ogóle cała ta właśnie ta wyprawa kijowska, no była kompletnym błędem, że Polska powinna w tej sytuacji raczej skupić się na obronie, a nie na atakowaniu. Mówił to również w kontekście tego, że przecież było niebezpieczeństwo na pozostałych naszych granicach, że w efekcie tego, że poszliśmy na wyprawę kijowską, tak naprawdę przyczyniło się to do tego, że straciliśmy Zaolzie, że być może rozstrzygnięcia dotyczące Śląska, bardzo cennego z punktu widzenia później gospodarki polskiej, były takie, a nie inne, że z tego Śląska być może udałoby się wykroić więcej, gdybyśmy bardziej dostrzegli potrzebę zabiegania o sytuację na granicy zachodniej. I właśnie też Haller też krytykował tą wyprawę kijowską z tego względu, że uważał, że te najlepsze oddziały, elitarne oddziały z Wielkopolski idą na wschód, natomiast w dalszym ciągu jest zagrożenie na granicy zachodniej, zagrożenie na granicy niemieckiej, natomiast tu się wykorzystuje i przesuwa te najlepsze wojska, nie dbając kompletnie o to, co się stanie z Wielkopolską. No ale wiemy to z wielu wypowiedzi Piłsudskiego, że on nie przykładał dużej wagi do Wielkopolski. Czuł, że tam jest, że tak powiem, nastawienie względem niego negatywne. Zresztą kolejna wypowiedź, 6 sierpnia, szanowni państwo. Ksiądz Stanisław Adamski, jako przewodniczący delegacji ziem zachodnich z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, przedstawił Radzie Ochrony Państwa postulat rozszerzenia kompetencji Ministerstwa Obrony Dzielnicy Pruskiej oraz utworzenia armii dzielnicowej. Co było jakby też przejawem, ta próba utworzenia armii dzielnicowej, że Wielkopolska nie dowierzała Piłsudskiemu, nie dowierzała całej tej sytuacji, obawiała się o swoje losy i uznała, że musi stworzyć własną wielkopolską armię, odrębną poza jurysdykcją, bym powiedział, i dowodzeniem Piłsudskiego, ponieważ sprawi tą złą stronę. I ksiądz Stanisław Adamski, który zresztą w latach 30. został, szanowni państwo, później biskupem śląskim, mówi tak. Społeczeństwo poznańskie obserwuje z głęboką troską niepojęte wydarzenia na froncie, a nie rozumiejąc, co się dzieje, dopatruje się zdrady i zdradę tę widzi tutaj, wskazując zarazem na obecnego Piłsudskiego. Więc te nastroje, wbrew temu, co się dzisiaj mówi, dotyczące osoby Józefa Piłsudskiego, jego zaangażowania i tego wszystkiego, co robił w tym momencie, no nie były, że tak powiem, hura optymistyczne w całym polskim społeczeństwie i ta sytuacja wyglądała bardzo różnie w poszczególnych dzielnicach. I ta grupa właściwie, która była mu wierna i oddana, była bardzo wąska. I mówię, gdyby nie ta sytuacja, że Endecja w Hallera nie byłoby we Francji, natomiast Endecja zwróciła uwagę, że nie będzie najprawdopodobniej sama w stanie przeforsować właśnie Hallera w Polsce, że musi pójść na ugodę z Piłsudskim, bo zagrożone są granice państwa, tak też został właśnie Józef Piłsudski naczelnikiem państwa. Stąd się to też wzięło. Jaka była sytuacja Rozwadowskiego przed samym, tuż bym powiedział, tym akordem, kiedy obejmuje szefowanie sztabem generalnym? Ano był wysłany, delegowany początkowo jako przedstawiciel polskiej misji wojskowej w nagrodę, ja to mówię kolokwialnie, w cudzysłowie, przepraszam, w nagrodę. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę został odsunięty po tym, jak dowodził obroną Lwowa. I Piłsudski w obawie, żeby nie zyskał zbyt, bym powiedział, szerokich wpływów społecznych i nie zyskał na sympatii, no postanowił go skierować na tą misję. Oczywiście odcinek ważny i odpowiedzialny, bo zabieganie tam o środki, o broń, amunicję ze strony francuskiej było rzeczą ważną i odpowiedzialną, natomiast oczywiście mógł tą funkcję sprawować ktoś inny. Rozwadowski więc został tam wysłany celowo, specjalnie, po to, żeby go na boczny tor przesunąć. Zresztą podobna, analogiczna sytuacja była z generałem Hallerem, którego Piłsudski przerzucał na poszczególne fronty, licząc, że jak to się mówi, powinien mu się gdzieś tam po drodze noga, natomiast Haller z tych kolejnych, bym powiedział, przesuwania go na te kolejne stanowiska, wychodził zwycięską ręką i pokazywał, że był dobrym dowódcą, sprawdzonym dowódcą i że tak powiem, oddanym sprawie oddawał się z całą pasją, więc takie były tutaj od samego początku próby spychania już na tym etapie nawet wczesnym potencjalnej konkurencji do dowodzenia polskim wojskiem i do jakby dbania przede wszystkim o to środowisko legionowe, żeby te wpływy były jak najbardziej szerokie. W lipcu Rozwadowski bierze udział w tej nieszczęsnej konferencji w SPA, gdzie właściwie jako jedyny przedstawiciel delegacji polskiej mówi o tym, że Polska wierzy w to i mówi o tym wprost, że Polska ma wystarczający potencjał, żeby pokonać bolszewików bez żebrania o pomoc od aliantów czy proszenia bolszewików o rozejm. Właściwie jest, mówię, był jedyną taką osobą pełną optymizmu i tego, że mamy w swoim narodzie potencjał taki, do tego, żeby bolszewików pokonać, no tylko trzeba go w odpowiedni sposób wykorzystać, w odpowiedni sposób trzeba poprowadzić to wojsko do tego, do odparcia tego ataku i do tego zagrożenia. 22 lipca
Rozwadowski rozpoczyna proces formowania, budowania swojego sztabu, choć formalnie szefem sztabu zostaje 26 lipca. Co robi, od czego zaczyna przebudowę w ogóle sztabu? Ano od tego, że usuwa część oficerów sztabowych, no, głównie tych związanych właśnie z opcją legionistów, tych, którzy właściwie nie mieli pojęcia o pracy sztabowej, bo nie mieli żadnego wykształcenia wojskowego, ale pchali się, że tak powiem, rękami, nogami mocno do tego, żeby w tym sztabie być. Być może część z nich była też również po to, żeby kontrolować sytuację i przekazywać informacje i nadzorować dla Piłsudskiego to, co się w tym sztabie dzieje. Wprowadza również regularne planowanie operacji wojskowych, co wcześniej była, że tak powiem, to była to amatorszczyzna, a na froncie, na tej wielkości w froncie, na jego długości, przy tej skali, bym powiedział, tej wojny, błyskawicznej wojny, która dzięki temu, że bolszewicy wykorzystali te swoje elitarne, bym powiedział, oddziały konne, konnicy i bardzo szybko się przemieszczali, no wymagało to jednak pracy sztabowej na poziomie zawodowym. Nie godzi się również na próbę przejęcia dowodzenia przez Weiganda, któremu tę propozycję składa właśnie Piłsudski. Zresztą sam Weigand jakby dostrzega, że tutaj jak najbardziej bierze udział w rozgrywkach, dostrzega to i dlatego nie chce się też angażować w te rozgrywki. Widzi, że Piłsudski stara się go tutaj obdarować tą funkcją, a robi to też jednocześnie z tego względu, że jeśli sprawy pójdą w złą stronę, a jakby Piłsudski no to jest na takim etapie, że jakby brakuje już mu tej wiary w to zwycięstwo, że uda się wygrać, więc próbuje, ponieważ był niechętnie nastawiony do Francji, więc próbuje też jakby wmontować to we Weiganda właśnie po to, żeby go później ewentualnie tą odpowiedzialność również zrzucić na niego za ewentualną porażkę. Więc tak ta rozgrywka wygląda. I co? Kolejna ważna kwestia to jest to, że Rozwadowski postanawia zmienić, bym powiedział, sposób w ogóle prowadzenia wojny z bolszewikami. I jak bym powiedział dla kogoś, kto jest laikiem i nie zna się na wojskowości, to chce przejść od poziomu gry w warcaby do gry w szybkie szachy. To znaczy widzi, że to cofanie się i opieranie na kolejnych twierdzach o Brześć, Osowiec i cofanie się w kierunku Warszawy, no donikąd nas nie doprowadzi, że dojdziemy do poziomu Warszawy i skończy się to po prostu zdobyciem Warszawy, a po zdobyciu Warszawy no sytuacja właściwie może być różna, bo w bardzo wtedy błyskawicznym tempie być może cały kraj zostanie przejęty przez bolszewików. Więc on szuka możliwości przede wszystkim tego, żeby doprowadzić do przejścia w kierunku właśnie wojny manewrowej. I tutaj też doskonale się stało, że wsparciem tutaj dla niego jest dowódca 5. Armii, czyli generał Sikorski, który był no, orędownikiem właśnie tego typu prowadzenia działań, właśnie działań wojny manewrowej, co zresztą później w latach, pod koniec lat 20. w swoich pracach i w połowie lat 30. przedstawił, będzie właściwie, jeśli idzie o bym powiedział, potencjał Sikorskiego, to my po dziś dzień tego nie doceniamy, że Sikorski właśnie był uznawany w Europie, ale nie tylko w Europie, bo później również i w Stanach Zjednoczonych, za, bym powiedział, jednego z najwybitniejszych publicystów w dziedzinie wojskowości i w ogóle teoretyków wojskowości, bo jego publikacja z 1934 roku, która jakby była, bym powiedział, preludium i była taką, bym powiedział, proroctwem do tego, jak będzie wyglądała II wojna światowa, no w pełni się ziściła i zarówno jeśli chodzi o Polskę, jak i również o kolejne działania na odcinku, bym powiedział, niemieckim czy radzieckim. Co ciekawe właśnie, szanowni państwo, błyskawicznie po ukazaniu się tej książki, książka ta znalazła się na tapecie w sztabie niemieckim, studiowali ją Niemcy, studiowała ją kadra, że tak powiem, Związku Radzieckiego, armia turecka, natomiast nie znalazła kompletnie uznania w Wojsku Polskim. W 1942 roku wydali ją Brytyjczycy na podstawie właśnie wersji wydanej przez Francuzów. Dlaczego wydanej przez Francuzów? No dlatego, że w żadnej, że tak powiem, polskiej placówce dyplomatycznej nie było w ogóle egzemplarza tej książki. A w 1935 roku wydała ją Francja z przedmową samego bodajże Focha, który bardzo chwalił tę książkę. I pokazuje to też właśnie to, co wszystko, to co stanie się później, że był to wybitny również oficer, również skazany na łaskę i niełaskę Piłsudskiego w 1928 roku za publikację poświęconą właśnie Bitwie Warszawskiej, został odsunięty z dowodzenia okręgiem lwowskim właśnie za to, że no, pisał prawdę o tym, kto w tej Bitwie Warszawskiej jaką rolę odgrywał. Konflikt między, że tak powiem, Rozwadowskim a Sikorskim no, był też przełożeniem tego wszystkiego różnic, bym powiedział, dotyczących sposobu prowadzenia wojny, o czym przed chwilą właśnie też mówiłem, tej wojny manewrowej i że też był również urzędnikiem wprowadzania lotnictwa. Tutaj też pierwszy ten jakby zgrzyt między nim a Piłsudskim dotyczył właśnie tej 7. Eskadry polsko-amerykańskiej.
Rozwadowski postanowił ściągnąć tych żołnierzy mimo nieprzychylności Piłsudskiego, dostrzegając przede wszystkim potencjał w lotnictwie, jak i w jaki sposób może się to przydać Polsce, która musi walczyć na swoich granicach, i również możliwość przeszkolenia tego, tych, dzięki temu żołnierzy polskich pilotów, wykorzystania, by powiedział, tej wiedzy, którą mieli Amerykanie. No, Piłsudski torpedował tę inicjatywę, twierdząc, że obecność tych żołnierzy amerykańskich to będzie niejako forma, bym powiedział, takiej uległości względem Amerykanów. Bardzo mnie to, że tak powiem, zaskakuje, że właśnie współcześni epigoni właśnie nurtu sanacyjnego, współczesnej neosanacji nami rządzącej, no właśnie jakoś Piłsudski strasznie rzekomo obawiał się tych wpływów amerykańskich. Oni nie widzą dzisiaj zagrożenia ze strony obecności baz amerykańskich, które mają być na terytorium Polski. To też takie, bym powiedział, zaskakujące. Drugim tym punktem była kwestia ukraińska, mianowicie tego, że Rozwadowski był przeciwnikiem tej idei Fedego. Podobnie zresztą jak i Haller. Oni obaj byli orędownikami opcji narodowej, opcji Dmowskiego, ta, która mówiła o tym, że inkorporujemy te obszary na wschodzie, w których Polacy mają większość, bądź te, w których ta mniejszość polska jest na tyle liczna, że jesteśmy w stanie te mniejszości na wschodzie zdominować. I no, Piłsudski oskarżał go również, że celowo nie udzielił właśnie wsparcia ukraińskiej armii, która była w sojuszu z Polską, że było to celowe zagranie Rozwadowskiego. Właśnie była to mowa o operacji właśnie wołyńsko-poleskiej, że celowo tego, nie wiem, powiem szczerze, nie znam szczegółów, czy było to rzeczywiście celowe, czy nie. Być może tak było, że celowo to zrobił, ponieważ miał inne zdanie, więc tutaj też, mówiąc kolokwialnie, podpadł Piłsudskiemu. No i trzecia kwestia, też istotna, zupełnie inna wizja armii, to znaczy Piłsudski, orędownik armii ochotniczej, natomiast Rozwadowski, orędownik armii z poboru. Jak pokazał czas, no, Polska była skazana na armię z poboru, bo bez armii z poboru nie bylibyśmy w stanie z tymi bolszewikami na pewno wygrać. Armia ochotnicza, którą tworzył Haller, była istotna i bardzo ważna, te 100 tysięcy zebranych ludzi. Na tym tutaj odcinku warszawskim bardzo szybko było istotne, ale no, armia z poboru, więc tutaj również wyszło z perspektywy czasu, że to Rozwadowski miał rację. Więc tych, bym powiedział, przejawów niechęci było już kilka. Natomiast co do samej sytuacji dotyczącej już tego, bym powiedział, momentu krytycznego i tego, kto był autorem planu. I tutaj też chcę się skupić, bo tak jak mówię, wielu już dzisiaj, i to się coraz szerzej o tym mówi, że nad tymi planami pracował Rozwadowski z Weigandem. W jednym pokoju siedział jeden, w drugim siedział drugi, oni się wymieniali informacjami. Ostatecznie przedstawili dwie wersje Piłsudskiemu, który oczywiście, trzeba tutaj powiedzieć, że zaakceptował tę wersję, on był tym, który akceptował jedną z tych wersji. Wybrał wersję Rozwadowskiego, czyli tutaj tego, bym powiedział, uderzenia z nadwieprza, a nie tej opcji Weiganda, który mówił o uderzeniu tutaj z kierunku Mińska Mazowieckiego w kierunku na Górę Kalwarię. Choć on mówił, no, że jakby nie ukrywał tutaj swojej takiej, bym powiedział, co do tej opcji, no, takiej małej wiary w to, że to w ogóle przyniesie sukces, ale jak to się mówi, uznał z dwojga złego, z tego co mu przedstawiono, wybrał opcję Rozwadowskiego. I tutaj też, no, wokół tego, szanowni państwo, odbywają się teraz, bym powiedział, dantejskie sceny tego, w jaki sposób historycy prosanacyjni próbują tego tematu bronić, tego jak to wyglądało. Ja postanowiłem przytoczyć fragment kilku tych historyków, bym powiedział, prosanacyjnych i pokazać też, że oni sami sobie często w swoich publikacjach zaprzeczali. Pierwsza publikacja, Jarosław Szarek, Prawdziwy cud nad Wisłą, który twierdził, że właśnie sam ten plan właściwie to opracował Piłsudski w Aninie w ciągu 3 dni w samotności i przedstawił tylko do wykonania tak naprawdę Rozwadowskiemu, który Rozwadowski nie miał nic do gadania. I tutaj Piłsudski, który stwierdził, najtrudniejsze zadanie wpadło na tego, kto mając słabość musiał dać siłę i kto wbrew sensowi musiał mieć rozstrzygającą rolę, czyli wbrew sensowi, czyli niby sam to opracował koncepcję tej bitwy, ale ona nie miała sensu według niego. To już takie dla mnie pierwsze zaprzeczenie. Z góry zdecydowałem, że nie mogę żądać od nikogo ze swych podwładnych, by ten nonsens brali na swoje plecy. Tak pisze, no to jest na stronie 433 tej książki, natomiast co ciekawe, 60 stron wcześniej, ten sam autor Szarek pisze, że generał Weigand stwierdził w wywiadach, że plan opracowali polscy sztabowcy, a wykonali polscy oficerowie i żołnierze. Więc sam sobie przeczy i takich zaprzeczeń, szanowni państwo, jest więcej. Chociażby to zaprzeczenie tego, co się stało z Piłsudskim z 12 na 13, kiedy on mówi o tym, że kiedy zdaje to dowództwo, rezygnuje z naczelnego wodza, rezygnuje z naczelnika państwa i mówi, że jedzie do Puław. W rzeczywistości nie pojechał do Puław, tylko pojechał do Bobowej. I tak też przynajmniej pisze
biograf generała Hallera, Marek Orłowski. Ten przynajmniej miał chociaż tyle, że nie wprost nie kłamie, tylko opłotkami mówi. Nie mówi po co do tej Bobowej w ogóle pojechał, no, że pojechał do Bobowej. Zupełnie co inną sprawę przedstawia właśnie profesor Nowik, który pisze, że w czwartek 12 sierpnia Piłsudski wyjechał na front, aby objąć dowodzenie. Po drodze udał się pożegnać z rodziną. Szanowni Państwo, ta rzekoma rodzina była w Bobowie. Ja się pytam, czy do Puław to jest po drodze przez Bobową? No raczej zdecydowanie nie. No to nie ma takiej możliwości, żeby jechać po drodze. No po drodze można byłoby jechać właśnie przez Puławy do tej Bobowej, tak? W drugą stronę, więc po drodze udał się pożegnać się z rodziną, a wyglądał jakby szedł na śmierć. Tak pisze właśnie Szarek o nim na tym etapie. Poza tym, czy pojechał pożegnać się z rodziną? Od kiedy konkubina to jest formą rodziny? No właśnie pani Szczerbińska no nie była jego rodziną w tym momencie, stała się rodziną dwa lata później, no pojechał po prostu do swojej kochanki. I próby właśnie jakby tutaj opowiadania tej historii, że pojechał na front i zaraz przejął to dowodzenie, no nie było go po prostu w tym momencie. No nie było go w tym momencie i ta grupa manewrowa od 13 do 15 no kompletnie nic nie robiła na tym odcinku. Mało tego jeszcze, no mamy też jeszcze kolejną kwestię, czyli ten słynny rozkaz 10 tysięcy z 10 sierpnia, który też jest tutaj przez piszących właśnie chociażby przez na ten temat innego historyka, tutaj z tej publikacji właśnie wziąłem to historia przez polską zbrojnę napisana właśnie z 2017 roku. Inny historyk, który pisze o tej sprawie w sposób następujący, mianowicie Juliusz Tym, pułkownik, doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej w Akademii Sztuki Wojennej, który pisze o tym, że właściwie w ogóle Rozwadowski tak naprawdę to niczego nie wymyślił, bo tak naprawdę to, co Rozwadowski powiedział, była to część większego planu, wielkiej kombinacji wodza naczelnego, stworzonej długo przed tym, nim w ogóle Rozwadowski wrócił do Polski. Te cele on tylko po prostu realizował i bardzo żarliwie realizował, bo od początku odkrył genialność myśli Józefa Piłsudskiego. Plan ten zresztą przedstawił w imieniu Piłsudskiego Francuzom, którzy byli sceptyczni wobec tego planu. Natomiast Rozwadowski właśnie ostro tego planu właśnie Piłsudskiego bronił. Rozkaz 10 tysięcy opracował Rozwadowski, przymuszony w ogóle politykami, rzekomo no to przypuszczam, że endeckimi, tak? I zmienił ten plan właśnie bez wiedzy Piłsudskiego. Plan, jak twierdził Piłsudski, był niekorzystny, ponieważ zakładał oddanie części sił grupy manewrowej na rzecz wzmocnienia armii Sikorskiego i Latynika oraz zwrot zaczepny również na innych odcinkach. Przez to w efekcie ta grupa właśnie operacyjna, którą operował Piłsudski, no posiadałaby w odwodzie tylko jedną niewielką brygadę, co było niewystarczającą siłą, było wbrew jakby regułom sztuki wojennej. Szanowni Państwo, tutaj też warto sobie powiedzieć, no właśnie, że Sikorski dostał właściwie wojsko najgorszego sortu, nie lepszy Latynik, natomiast najlepszej właśnie siły zgromadziła grupa manewrowa. No więc wyjątkiem tutaj trzeba powiedzieć tej 18 dywizji Krajowskiego, którą dysponował Sikorski, wybitny w ogóle dowódca i, szanowni Państwo, elitarna jednostka w dużej mierze, co ciekawe, oparta nie na Polakach, bym powiedział, z terytorium Polski, tylko oparta na Polakach pochodzenia właśnie z Francji, a mimo to tak się ci żołnierze dzielnie bili. Ta w ogóle 18 dywizja, o której mało się mówi, która miała też ogromne znaczenie, odegrała istotną rolę jeszcze w okresie wcześniejszym, osłabiając te napierające właśnie na Warszawę wojska bolszewickie. Dlaczego? No dlatego, że chociażby w operacji nad Choryniem jedną dywizją Krajowski wiązał całą armię bolszewicką, potrafił dziesiątkować całe dywizje bolszewickie i odegrał właśnie ogromną, istotną rolę. A z czym się spotykał też jeszcze Krajowski, dowodząc w tym okresie Bitwy Warszawskiej, z jakimi taką niechęcią i jakimi przejawami niesubordynacji ze strony oficerów piłsudczykowskich? Ano mianowicie taka ciekawa informacja z tego, bym powiedział, momentu, w którym już Polacy no, odpierają atak pod Warszawą i przechodzą do kontrofensywy. Jest szansa, tak jak chciał Rozwadowski, żeby totalnie zniszczyć kompletnie bolszewików, uniemożliwić im po prostu ucieczkę. Nie tylko, że wygrać, odeprzeć, ale kompletnie ich po prostu zniszczyć. A dlaczego do tego nie dochodzi? Ano między innymi dlatego, że pułkownik Drescher, prawa ręka, że tak powiem, przecież Piłsudskiego z okresu z przewrotu majowego, puczu, otrzymał od generała Krajkowskiego rozkaz pościgu za uciekającym korpusem konnym Gajchana. Drescher rozkazu nie wykonał, bo powiedział, że jemu może rozkazywać tylko Piłsudski. Stwierdził, że jest zmęczony, głodny, kazał sobie przyrządzić jajecznicę i poszedł spać. Rano Gajchan przekroczył granicę pruską.
kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy bolszewickich, armii bolszewickiej, którzy mogli zostać zniszczeni, otoczeni i zniszczeni, no po prostu uciekło na Prusy, przekroczyło granicę pruską, dlatego że właśnie Drescher po prostu uznał, że on nie musi wykonywać generałów, rozkazów tego generała austriackiego, bo on tylko uznaje rozkazy Piłsudskiego bezpośrednio, mimo że podlegał Krajewskiemu. Podobną sytuacją stykał się Sikorski, który na pierwszej linii frontu, kiedy walczył, jeden z podpułkowników, nie pamiętam nazwiska, stwierdził, po pierwsze ze wspomnieniach nazwał go w ogóle brygadierem, żeby podkreślić, że też jest również tym rzekomym Austriakiem, czyli nie należy mu do końca ufać. I on również powiedział, że on również nie będzie wykonywał poleceń szefa armii, dowodzącego 5. Armią generała Sikorskiego, tylko on również jest, chociaż jest podpułkownikiem, nie będzie słuchał generała, bo on tylko i wyłącznie rozkazów Piłsudskiego będzie słuchał. I mało tego jeszcze, tą swoją insubordynacją po wojnie, poprzedni wobec się, chwalił no pewnie, żeby zyskać właśnie w oczach tej grupy legionistów na sympatii. Więc tak to, szanowni państwo, wyglądało, jeśli idzie o tę sytuację. I tak jak mówię, jest cała liczba publikacji, w których próbuje się skrzętnie kłamać. Plusem, jakby pocieszeniem jest to, że w tej publikacji Polski Zbrojnej, tak, czyli to pismo podlegające czasopismo przeznaczeniu głównie dla wojska z 2018 roku, pojawił się również artykuł doktora Patelskiego, który no, przedstawia sytuację o Rozwadowskim, pisze, że to Rozwadowski jednak jest, więc pojawił się jeden jego głos, natomiast pojawiło się trzech czy czterech innych publicystów, chociażby Nowik, chociażby właśnie tutaj wspomniany doktor habilitowany już tym, którzy oczywiście twierdzą, że za tym wszystkim od samego początku do końca stał Piłsudski i Rozwadowski wykonywał tylko polecenia, chociaż panowie sami sobie przeczą, bo w jednych momentach twierdzą, że cały ten plan wymyślił Piłsudski, w innych twierdzą, że wymyślił Rozwadowski, ale że rzekomo jako szef sztabu od tego właśnie był, żeby wymyślać takie plany i przedstawiać takie plany Piłsudskiemu, natomiast on jako naczelny wódz, to naturalne, że nie bierze udziału w przygotowaniach takich planów, dlatego go nie było przy przygotowaniu takich planów, więc ci panowie tak naprawdę w swoich publikacjach często sami sobie przeczą. Chociaż mówię, że chociaż część z nich, tak jak ten Orłowski, jest na tyle przyzwoitych, że pisze o tym, że pojechał do Bobowej, w przeciwieństwie do innych, że w ogóle nie pojechał, tylko że od razu przejął dowodzenie tą grupą manewrową. Inni jeszcze inni piszą, że co prawda pojechał do Bobowej do kochanki, ale błyskawicznie wrócił. W wersji tych wydarzeń jest naprawdę, panowie się gubią w tym wszystkim. Natomiast, szanowni państwo, co z tą sytuacją już po, bo czasu mało, z Rozwadowskim? Jak, szanowni państwo, wiecie, bezpośrednio po samym zakończeniu bitwy, tutaj też jeszcze warto powiedzieć, że również była możliwość tego, żeby przejąć, że tak powiem, Litwę i Wilno było zajęte już wcześniej, bo Rozwadowski chciał właśnie również zniszczenia wojsk bolszewickich na Litwie, zajęcia również Wilna, natomiast Piłsudski się temu sprzeciwił, bo twierdził, że no nie możemy narażać swoich przyszłych dobrych relacji właśnie z Litwinami, no bo on dalej w dalszym ciągu przecież miał tą swoją wizję federacji, więc nie możemy się tutaj konfliktować. Stąd później była ta cała opcja z Żeligowskim, która też nie byłaby, gdyby nie Sikorski, który również zgodził się jako jego, że tak powiem, przełożony na tą operację. Więc to nie jest tylko tak, że to Żeligowski na polecenie Piłsudskiego to zrobił, bo można było tą sprawę wyzyskać, odzyskania Wilna już dużo wcześniej. To również w operacji nad Niemnem, gdyby również nie Rozwadowski, nie jego przytomny umysł, byłoby również podobnie. Po samej bitwie i po samym zakończeniu wojny z bolszewikami, w pierwszej fazie, zresztą podobnie jak w wypadku innych generałów, no Piłsudski nie konfrontuje się tutaj z Rozwadowskim. Mało tego, nawet tam w 1921 roku gdzieś tam pisze do niego taki list, tam, który mu dziękuję za tą pracę, no jakby podkreślając, że tam no miał tam swój ten niewielki udział również w tym zwycięstwie i on. Ofiaruje mu, że tak powiem, w geście wspaniałomyślności również budowaniem w polskiej kawalerii, choć Rozwadowski myślami już był przy budowaniu, ale polskiej broni pancernej i przy polskim lotnictwie. Natomiast ten konflikt będzie narastał będzie również z tego względu, że po pierwsze dochodzi do scysji między Rozwadowskim a Piłsudskim w momencie, w którym podejmowane są decyzje dotyczące orderu Virtuti Militari dla Hallera i Józefa Hallera i blokuje, że tak powiem, Piłsudski możliwość otrzymania tego orderu, jednocześnie nadając sobie ten order samemu, nie czekając na inicjatywę oddolną, tylko sam sobie wręczył order, natomiast no, stwierdził, że nie należy się ten order Hallerowi. I to jest ten początek zżytu. W międzyczasie dochodzi do sytuacji takich jak chociażby sytuacja z materiałami, które upublicznia generał Kukiel, w efekcie czego z tych materiałów wynika właśnie, że to Rozwadowski i Weygand przede wszystkim tworzyli te plany bitwy. No oczywiście to powoduje już zaognienie sytuacji z Piłsudskim.
Piłsudski naciska na ministra obrony narodowej, który wtedy był Sikorski, żeby coś z tym zrobił. Sikorski, który jakby ewidentnie jest po stronie tego, co ujawnia Kukiel, żeby mieć czyste ręce, powołuje specjalną komisję, która ma ocenić, gdzie leży prawda. W tej komisji znajduje się między innymi wybitny polski historyk Władysław Konopczyński, który publikuje krótką broszurę po przeanalizowaniu tej sprawy, w której twierdzi, że do żadnych, bym powiedział, jakichś zmian w dokumentach, fałszowania dokumentów przeciwko Piłsudskiemu nie dochodzi. Mało tego, również analizując dokumenty, podkreśla, że to Rozwadowski i Weiganów byli twórcami, że tak powiem, zwycięstwa i tych planów bitewnych. No to dodatkowo tylko pogłębia jeszcze niechęć Piłsudskiego, który trzeba powiedzieć, że Piłsudski był po prostu mitomanem i skrajnie go bolała ta kwestia, jakiekolwiek informacje sugerujące, że ktokolwiek poza nim samym był tutaj brał udział, czy już nie mówię o tym, że to Rozwadowski czy Wygana, że żeby docenić tych pozostałych, to go po prostu strasznie bardzo głęboko bolało. I ta sytuacja również powoduje, że Konopczyński również był wtedy czynnym oczywiście profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest zwalczany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Warto również powiedzieć, że do podobnej sytuacji dochodzi w roku 1935. Tutaj w tym wypadku akurat inny historyk, Wacław Sobieski, również wybitny historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego, który również w swoich opublikowanych dziejach Polski wydanych we Francji, no pisze również o tym, że to Weygand, a przede wszystkim Rozwadowski, bo Weygand twierdził właśnie, że on tylko naniósł jakieś tam niewielkie poprawki do tego, co przygotował Rozwadowski. W tej publikacji wydanej we Francji, no przypuszczam, że wydanej we Francji, bo obawiał się cenzury w Polsce, przedstawia również tak sytuację. Do czego doprowadzają Piłsudczycy? No do tego, że 1 kwietnia, tuż właściwie jeszcze przed, czyli już przed śmiercią 1935 roku, tuż przed śmiercią Piłsudskiego, no zostaje usunięty z katedry historii Uniwersytetu Jagiellońskiego wybitny profesor Wacław Sobieski. W efekcie 2 dni później umiera na atak serca. No, to jakby kolejna ofiara, nie bezpośrednia, ale pośrednia również roboty Piłsudczyków. I tak to wygląda. Szanowni Państwo, pewnie później wiecie, że Rozwadowski obejmuje dowodzenie wojskami wiernymi rządowi. W efekcie zostaje aresztowany, ląduje w Nantopolu w Wilnie, w tym więzieniu wojskowym, obok również generała Zagórskiego. Po roku zostaje wypuszczony. W 1920 roku, 8 roku umiera. Jak wszelkiego, że tak powiem, informacje, które na ten temat są, najprawdopodobniej zostaje otruty, bo gdyby tak nie było, to dlaczego nie zgodzono się chociażby na sekcję zwłok, która rozwiała we wszelkie wątpliwości. Piłsudczycy nie zgadzają się na tą sekcję zwłok po śmierci Rozwadowskiego. I ta legenda, że tak powiem, o Rozwadowskim jest oczywiście zacierana. W Krakowie próbuje się wmurować tablicę poświęconą w jednym z kościołów. Ta inicjatywa zostaje storpedowana. Jedynym takim właściwie momentem, którym udaje się cokolwiek wyszarpnąć od Piłsudczyków, to jest to, że wielkimi staraniami, właściwie podstępem niejako, prezydent Lwowa, czy burmistrz Lwowa, ale chyba prezydent Lwowa, tak, bo to prezydenci byli w tej Polsce, prezydent Lwowa, udaje mu się przemycić to, że właśnie, że otrzymuje nazwę jedna z ulic przed władzami, no w ten sposób, żeby ta decyzja nie została uchylona. Równocześnie proponuje Urumnicę jakąś inną również dla Mościckiego, żeby tutaj w tej jednej wspólnej uchwale mówi o Rozwadowskim, Mościckim, żeby nie było próby ze strony Piłsudczyków, no bo wtedy musieliby podważyć również Mościckiego, w jakiś sposób to uzasadnić, więc jednym trybem udaje mu się to przeforsować. To jest właściwie jedyny sposób trwałego docenienia właśnie, jeśli chodzi o Rozwadowskiego po jego śmierci, przez władze polskie, a mamy w tym samym czasie rokrocznie obchodzone prawda, słynne imieniny Józefa Piłsudskiego, które muszą obchodzić, chcą czy nie chcą, polskie szkoły. I tak to, szanowni Państwo, wyglądało. No podobne, że tą reperkusję dotykają pozostałych ojców tego sukcesu. Czyli Sikorskiego, który w 1928 roku, tak jak powiedziałem, został zdymisjonowany za tą książkę swoją, w której pisze o tym, kto tą bitwę w ogóle wygrał. Zresztą Sikorski nosi cały czas ze sobą broń. To jeden z gości, który do niego wszedł do domu. Po pierwsze, Sikorski dostał obstawę, że tak powiem, swoich kolegów. Po drugie, ma w domu, w przedpokoju wisiał karabinek saperski. Kiedy jeden z gości go zapytał, po co ten karabinek, on mówi, że ten karabinek zawsze ma szczególnie blisko wtedy, kiedy Piłsudski wyjeżdża z Polski, bo właśnie kiedy Piłsudski wyjeżdża z Polski, to ginie najwięcej jego przeciwników politycznych. Więc ten broń ma przy sobie. Haller również jest nacenzurowanym i zresztą oni wszyscy, drugi Wydział Wojska Polskiego, ten polski wywiad zajmuje się intensywnie śledzeniem ich, robieniem im wszelkich trudności, Sikorskiemu właśnie, Rozwadowskiemu oczywiście dopóki żył, Hallerowi również, te manifestacje, które są na cześć Hallera, które Ruch Narodowy organizuje, są skrzętnie analizowane, policja zbiera notatki, kto bierze w nich udział,
wszelkie inicjatywy, próby tego typu, jak na, zwłaszcza na Pomorzu, gdzie bardzo haler był, szanowni państwo, popularny, dochodzi na przykład do takiej sytuacji, którą lubię przywoływać często, mianowicie są imieniny Piłsudskiego obchodzone hucznie w szkole, święto, dzień wolny od lekcji, tam odbywa się akademia, uroczystość, no i krzyczą wszyscy, niech żyje tam Piłsudski, po chwili na sali odpowiadają, niech żyje Haller. No i władze szkoły postanowiły takie zgromadzenie rozwiązać i ta walka, że tak powiem, trwa, więc robi się schody, robi się problemy Hallerowi i za życia, że tak powiem, Piłsudskiego, ale również po jego śmierci z 1935 roku Haller jest nacenzurowanym, Sikorski jest nacenzurowanym, więc warto, szanowni państwo, o tym pamiętać, że ci zwycięzcy no właściwie są ofiarami swojego sukcesu. Piłsudski sam, a po jego śmierci jego okolici, jego towarzysze robią wszystko, żeby wymazać pamięć o tym, o ich udziale, o tym, jaką rolę odegrali. A istotną rolę odegrali również inni generałowie, chociażby Latini, który w odcinku bezpośrednio warszawskim, też również pomijany, który również w 1924 roku został zmuszony do odejścia z wojska, który również był krytyczny wobec Piłsudskiego. I tak dalej, i tak dalej. Także, szanowni państwo, cała masa wybitnych polskich generałów, wybitnych polskich patriotów, zepchniętych na dalszy tor tylko dlatego, że Piłsudski wierzył, naprawdę, szanowni państwo, to nie jest tak, że on tylko tak mówił, on naprawdę w to głęboko wierzył, że on tę wojnę wygrał sam. W 1926 roku po przewrocie moim, kiedy się spotkał, jeszcze na koniec powiem, z ambasadorem Wojkowem, z ambasadorem Związku Radzieckiego, padły tam dwie istotne kwestie. Piłsudski mówi do Wojkowa, bo spotkał się z nim po to, żeby jakby uspokoić Sowietów, bo uważał, że Sowieci być może boją się, że on zaatakuje Związek Radziecki. Uspokaja Sowietów i mówi tak, że po co on miałby atakować Związek Radziecki, przecież on już raz sam wygrał ze Związkiem Radzieckim, to po co miałby robić to drugi raz? I druga istotna kwestia, która też jeszcze pokazuje całą tą sytuację, to jest to, że Wojkow wtedy dziękuje, jako ambasador rosyjski dziękuje Piłsudskiemu, za to, że no, za jego zasługi, wiecie państwo, no jakie zasługi, no przecież w końcu rzekomo walczył z bolszewikami, a no za takie zasługi, że Wojkow powiedział, że to dzięki Piłsudskiemu udało się uratować rewolucję bolszewicką, dzięki temu, że no, Piłsudski zachował się tak, jak zachował wobec Denikina i białych armii carskich, armii rosyjskich, bym powiedział, wiernych tradycji, bym powiedział, monarchii carskiej, że to dzięki niemu właśnie udało się zwyciężyć. Więc i co ciekawe, w tej wypowiedzi Piłsudski nie przeczył właśnie temu, że tak było, że to jest jego zasługa, że w Rosji panuje ustrój bolszewicki, że panuje Bolszewia, to jest jego zasługa. Nie miał nic przeciwko temu. Także ta jego megalomania była bardzo głęboka i cieszę się, że też słyszę takie głosy, że tutaj też kolega Bruno Różycki chce, próbuje, będzie starał się, żeby od strony psychologicznej przedstawić obraz Józefa Piłsudskiego i właśnie wykazać tą jego głęboką megalomanię i że to było tkwiło głęboko w jego psychice, że zwalczał tych wszystkich potencjalnych rywali, spychał ich na boczny tor. To wszystko, szanowni państwo, z mojej strony. Dziękuję za uwagę.